Weszliśmy od razu w trening taki, powiedziałbym, ostry, taktyczny we fragmentach gry. Nie mamy innego wyboru, mamy dosłownie 3 dni na to, żeby zaadoptować się tutaj i w ten sposób to przygotowaliśmy. Różnie dziewczyny faktycznie tą podróż zniosły, niektóre no rzeczywiście będą musiały, czy tam potrzebują trochę czasu na, tak jak powiedziałem, na adaptację. Natomiast myślę, że jak na ten pierwszy raz nieźle to wyglądało. Oczywiście relatywnie oceniam to wobec wszystkiego, co my prezentujemy. Naprawdę było to niezłe. Generalnie rywale raczej stawiają Polskę na straconej pozycji, ale dziewczyny tak bojowo chcą trochę namieszać. Tak, to jest bardzo dobry objaw. Ja myślę, że to nastawienie musi towarzyszyć już nie tylko tutaj na Final Six, ale też na kwalifikacjach na Mistrzostwach Europy. Bez takiego podejścia mentalnego nic nie zrobimy, a przed nami naprawdę wiele rzeczy do ugrania. Najważniejsze jest wyjść i grać jak najlepszą siatkówkę taką, która żeby nas po prostu wzmocniła, żeby te mecze nas wzmocniły, a ugrać to, co się da. Ja uważam, że dziewczyny mają wszystko, żeby powalczyć. To na koniec kilka nowych twarzy dojechało, no, twarze, których nie widzieliśmy podczas tego sezonu Ligi Narodów. Tak, jest Natalia Murek, jest Martyna Łukasik. Martyna tak powolutku już zacznie wchodzić w ten trening. Bardzo chcieliśmy ją mieć przy sobie, bo ja muszę też oceniać jej przydatność do reprezentacji. Myślę, że z każdym dniem będzie coraz lepiej. No i Natalia Murek zmieniła, tak jak powiedziałem, tutaj Zuzę Górecką, która pojechała na Mistrzostwa Świata Juniorek. Hi, I'm Asia, I'm number 14, I'm separate from Poland. I am Kamila, I have number 4, I am Mito Blocker. Welcome to the final winner.